Witajcie w kolejnym odcinku. Rozpoczynamy sobie wyścigowym akcentem tym razem. Sprint z Amy. Zobaczymy, czy tutaj uda mi się ją dogonić. Z tego co pamiętam, to jest to dość długi wyścig. Chociaż może to nie ten 14 punktów kontrolnych, tylko ja nie przeszedłem całej gry. Jeśli jesteście ciekawi, skończyłem na tym samym etapie co nagrywki na YouTubie. Jakoś nie potrafiłem z niej wycisnąć tego czego oczekiwałem. Od samego siebie oczywiście, nie od gry. No ale teraz mam nadzieję to ulegnie zmianie. Ja powiem wam, że jak na te pierwsze minuty to bawię się wyśmienicie. Zwłaszcza, że ocenę tej gry w mojej opinii podniosła ostatnio The Crew, którą sobie też zainstalowałem, szukając jakiejś właśnie ciekawej ścigałki. No i tak, The Crew to jest niezbyt atrakcyjna gra. W porównaniu z Need for Speedem to generalnie wszystko leży. Wow, bo leżą i wyścigi. Sprawdzanie, gdzie ona jest na zakręcie, to niezbyt dobry pomysł, co? Leżą i wyścigi. Leży i tuning. Wow, to było bliskie. Zagapiłem się. Ale wyszliśmy z tego obronną ręką. Troszkę porozbijany samochód. Styl. 53 za styl, no. Ja bym sobie dał tutaj 0 za styl. Przynajmniej w drugiej części wyścigu. Mam dostępne jakieś nowe części. O, już. Może i się spotkamy. Co to jest? Aha. Kałabanga? Dobra, to koniec tego żenującego przedstawienia. Bączki to nie jest coś w zakresie możliwości tego samochodu na chwilę obecną. A przynajmniej tak sobie tłumaczę tą porażkę. O! Darmowa część numer 16. Rodzaje obiektów do zbierania. Jeszcze interesuje mnie ten aparat. To było całkiem niezłe. Może weźmy. Okej. Widokowe miejsce, jedno z 30 mamy odkryte. Więc tak jak mówiłem, dzisiaj będzie sporo wyścigów. Może pojedźmy tym razem tutaj. Powiem wam, że tak troszkę tutaj nutkę rywalizacji psuje fakt, że mam mało znajomych dodanych na Originie i tutaj mogę bić swoje rekordy co najwyżej. Ale też pociesza mnie to, że fajnie się tutaj bawię póki co w tej grze. Dobra, potem pogadamy, teraz jedźmy. Bo tutaj gość ucieka. I to solidnie. Nie żałujmy nitra. No pięknie, jeszcze taksówka.
cholera, no to wczajszy, no nie dam rady, nie dam rady. Najwyżej powtórzymy ten wyścig. Nie wszystko muszę wygrywać na początku. Zresztą w sumie podoba mi się to, że nie wszystko wygrywam z jakimś takim z łatwością. Nie, podoba mi się, że nie wszystko wygrywam z łatwością. Jak na przykład ten wyścig, jeśli to wygram, no to będzie, no troszkę się tutaj namęczyłem, żeby go dogonić, prawda? Żeby się zbliżyć w ogóle do niego, a on mi cały czas ucieka. O, chyba się rozbił. Oj, spajki. Ciekawe, czy to jest zaplanowane posunięcie przez grę. Czy tylko losowość. Jeśli zaplanowane, no to cóż, to tak... Nie będę narzekał, prawda, ale... O ty dziadu! Dopiero narzekałem na zaplanowane ułatwienia, a tutaj proszę. 17, 3 punkty na dogonienie go. Nie ma szans. Ajajajajaj! God damn it! God damn it! Co tu miałeś mi do powiedzenia? Tutaj masz rację, no kolego. Dlatego spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. Cztery tysiące samo się nie zarobi. Page down, okej. A jednak, to nie jest powtóreczka. Witamy w klubie bilardowym. A dobrze, dziękuję. Zastanawiam się, czy ta blondynka jest wolna. Jeśli tak, to cóż, gdybym tylko miał okazję, to byśmy coś tutaj się koło niej zakręcili, co? Mamy jeszcze taki wyścig dostępny.
konkurs driftu? Nie, to odpuścimy sobie konkurs driftu oczywiście. Tutaj mamy jeszcze diner, czyli restauracja. Wow, to jest troszkę tej drogi. Ja się przejadę, pozwólcie. A co tutaj Spike mi oferował? O, dobra, to jednak się nie przejadę. Weźmiemy sobie ten wyścig. I najwyżej potem się przejedziemy kawałeczek do tej restauracji. Mam wrażenie, że ta restauracja to coś, co powinienem zrobić jeszcze wcześniej. W sumie to nie wiem nawet, jakie auto chcę kupić jeszcze. No, nie ma tak łatwo. Zaczynamy z bardzo małą ilością nitro. Trzeba sobie na nie zapracować w trakcie wyścigu. Dlatego jedźmy tutaj przeciwległym pasem. Trzeba tutaj przypałować na prostej. Oh yes, oh yes! Co jest? Muszę jechać tamtędy, co oni? God damn it! Shit. No pięknie. To się porobiło. Ucieknię to. Cholera, tak to widzicie, jak to jest. Jak chcesz oszukać gierkę, to gra cię wyrucha ostro w tyłek. Co ja mam teraz począć? Chcę zacząć to od nowa oczywiście. Bo tak to nie może wyglądać, to... Jakaś tragedia się tutaj z tego zrobiła sprintu. Mam nadzieję, że będę miał szansę na powtórzenie tego, no bo... Come on, dojazd na siódmej pozycji, no to... Nie jest coś, czym chciałbym się chwalić przed widzami. To też bym chętnie zjechał na przeciwległy pas, żeby sobie podbić nitro. Pięknie. Wow. Miałem chwilę zawahania, gdzie mnie strzałki zaprowadzą. Muszę częściej zerkać na minimapę. Tutaj mamy łagodny zakręt. O właśnie. I pizda. I pizda na przyspieszenie po wyjściu. Shit, jak coś to będę go blokował.
Oh! God damn it! Nie wierzę. No nie wierzę po prostu. Po prostu nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę w to, co się dzieje. O, coś tutaj było, patrzcie. Gdzie to, gdzie to, gdzie to? Sobie tak zrobimy. Na wysokich obrotach. Możemy to powtórzyć. Zatem tak zrobimy. Nie wiem, czy to się teraz będzie liczyło. Ale na pewno będzie liczyła się kasa. Na pewno będzie liczyła się kasa. A pieniądze to coś, co potrzebujemy na nowe auto. Jacyś przeciwnicy będą mi tu towarzyszyli? Jak najbardziej. W Nitro jak zwykle ubogo. Ale tu będzie dużo prostych. Zatem tamten żenujący wyskok pokażę wam do momentu faila. A tutaj mam nadzieję się nie zbłaźnię już. Muszę sobie zapamiętywać te wyścigi, w których dałem dupy. Żeby potem to wszystko ponaprawiać. Nadal jestem na trzeciej pozycji. Nie na długo. JC Pepino. JC Pepino został w tyle. Ops. Tutaj też mamy całkiem ciekawą prostą na moście. Patrzcie, to jest taki łatwy wyścig. Jak ja mogłem tutaj tak spieprzyć? Znaczy, no to pytanie retoryczne oczywiście. Byłem zachłanny oszustwa po prostu. No i teraz poszło gładko i mamy 2000 w kieszeni. Tutaj się udamy, żeby cyknąć fotkę. Okej. O, a to co tu? A tam to chyba jest jakaś zabawa z prędkością. Turbo zryw. Powtórzmy sobie ten turbo zryw jeszcze, oczywiście. Zobaczymy, czy się uda. Nie wiem, czy nie było tam oryginalnie w wyścigu do wygrania 4000 przypadkiem.
A tutaj proszę, mamy 2000, czyli połowa tej kwoty, ale lepsze to niż 500, 500 plus. Widzicie, jak tu wygląda kraksa teraz w tych zawodach i w ogóle w tej grze. To jest wynikiem tego, że producenci aut nie zgadzają się po prostu na to, aby samochody ich marek były jakoś doszczętnie niszczone. Przypuszczam, że właśnie z tego samego powodu GTA nie ma licencji na żadne auta. Czy się o nią stara, nie mam zielonego pojęcia, ale przy takich rygorystycznych warunkach w siepance, którą jest GTA, gdzie wszystko praktycznie doszczętnie można zniszczyć, wszystko co przynajmniej ma kółka, no to jakby można zapomnieć w ogóle o licencji w przypadku takiej gry. Zresztą tak naprawdę po co im ta licencja? To nie jest gra wyścigowa. A renomę GTA ma naprawdę świetną, więc tak naprawdę czy ta licencja by była, czy nie byłoby jej, to odbiór tej gry byłby, przypuszczam, taki sam. Okej, poprawiłem się w kolejnym wyścigu. NFS Network się ładuje. Oczywiście punkty za prędkość, ekipa, bezprawie, tuning. I brak punktów za styl. Kto tu mi wysłał wiadomość? Czy to jakiś Spike? Wyścig po autostradzie. Okej. Przejdź trasę jak najszybciej. Aby wygrać, dotrzyj na metę przed upływem czasu. Dobra, zrobimy sobie tą próbę czasową jeszcze. Jeszcze odczytam wiadomości i to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tak jak mówiłem, czysto wyścigowo tutaj były wzloty i upadki. Próba czasowa, czymś porządnym. No cóż, troszkę się waham, nie powiem, ale jest to poziom niski, więc zaryzykujmy. Może nie będę jakiś wybitnie szybki, aby było się czym tutaj popisać przed wami czy przed kimś innym. Ale najważniejsze, żeby zgarnąć nagrodę. Mamy minutę 54 na dotarcie do mety. Potem może przerobię sobie ten samochód i zrobię kilka driftów. To już oczywiście w następnym odcinku. Zobaczymy, jak on się tam sprawuje w przypadku takich... W przypadku takich driftowych eventów.
Jesteśmy mniej więcej w połowie czasu. No i w troszkę mniej niż połowie wyścigu. Otóż teraz powiem wam ciekawostkę. Bardziej opłaca się hamować tutaj spacją. Wtedy można dużo łatwiej skręcić. Niekoniecznie nawet wchodząc bokiem w zakręt. A jeśli chodzi o hamowanie, jeśli chodzi o hamowanie zwykłym hamulcem, czyli S-ką w przypadku klawiatury. God damn it! No to nie działa to zbyt dobrze. Shit. 10 sekund. A, zdążymy, dobra. Rezultat nie jest imponujący, ale... Ale do celu dojechaliśmy, 4000 w kieszeni. Póki co tylko pieniądze się tutaj dla mnie liczą. I chyba 7 poziom wpadł z tego co widzę. Zobaczmy sobie co tutaj święci się na mapie. Tutaj mamy zaliczone. Może widoczek przy okazji. I tym widoczkowym akcentem zakończymy sobie. Zaznacz mi trasę do tego. Przegapiłem zjazd. O, przystanek da się rozwalić. Cudownie. Czy ja tu nie byłem przypadkiem? Właśnie, bo ja tutaj byłem. Czemu mi się tutaj nie wyświetla, że to jest... Morpus... Aha, już czaję. To jest... To są rzeczy, które udało mi się odkryć. Dobra. To nieważne. No to tym, powiedzmy, akcentem żegnam się tutaj z wami. O, tu już mamy wyścig na poziomie średnim. Żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku, oczywiście, z Need for Speeda roku 2016, bo wtedy była premiera na PC. Cholera. Może jeszcze pokażę wam jakiś spektakularny wyścig. Pościg, spektakularny pościg oczywiście. Cholera. Całkiem nieźle sobie radzą. Mają lepsze przyspieszenie. Spróbujmy tutaj. Trochę ich zmyliłem. Przy okazji może zaliczymy misję. O dwuminutowym pościgu, właśnie. Nie wiem, czy to minęło dwie... Nie sądzę, że minęło dwie minuta 8 sekund. Minuta 8 sekund. Dobra, no następnym razem postaram się lepiej.
Dobra, teraz odmierzajmy. Odmierzajmy 2 minuty. Nie ma szans, żebyśmy zapłacili mandat. Jedźmy tutaj. Stacja. O, 2 pojazdy już mnie ścigają. Rozpocznijmy ten 2-minutowy pościg. Mierzycie czas? No ja nie bardzo. Także będę to musiał robić na czuja. A, tutaj mi się wyświetla, świetnie. Według minimapy policja jest... A nie. Tam jakiś gość tak się uczepił. Skubany, czy on przypadkiem... O, patrzcie, jakie cwaniaki. Było ciepło, było ciepło. Zobaczmy sobie, na co ich stać na autostradzie. Ja się zagapiłem. Mamy 2-minutowy pościg. Czyli zadanie zaliczone, to najważniejsze. Teraz tylko zgubić tych patałachów. Za daleko są, żeby to ich zmyliło. Skupany. Ha. To było chytre, co? Motocyklem się takie rzeczy fajnie robi w realu. Świetnie. Mamy wyzwanie. Mamy punkty reputacji. Dostępne nowe części dzięki temu wyzwaniu. O, gliniarze coraz bardziej będą chcieli mnie zatrzymać. Więcej szybkich wozów. No nie wiem, czy do końca to chciałem osiągnąć tym, robiąc to wyzwanie. Ale jest jak jest. O, pięknie, kuźwa. Spróbujmy pobawić się w mistrza prostej i zgubić ich w ten sposób. Nie będę płacił mandatu, no come on. Patrzcie, szybko tu gnają za mną. Prawie mnie doganiają. A co ty na to, frejerze? Spodziewałeś się tego? God damn it. A mam was.